Drodzy Państwo, jest taki stary dobry zwyczaj w kraju, gdzie tradycja jest tak samo ważna jak wiara wobec matki i ojca, że na końcu sezonu żużlowego, kiedy opada kurz, kiedy już nikt nie chce myśleć o zapadkach, przełożeniach, lotniskach, sponsorach, nieprzespanych nocach, dłubanie przy silniku, wtedy zapada taka fajna klamra i ktoś rzuca sentencję dinner and dance. I przychodzą sobie ludzie, którzy kochają klub, którzy rzucają nawet kilka funtów, przychodzą zawodnicy, przychodzi prezes, mechanicy, najwierniejsi fani, fanki i robi się taka piękna impreza trzydaniowa, w której jest część poświęcona muzyce, sportowi i rozmowom towarzyskim. I dzisiaj Adam Skórnicki jest takim człowiekiem, który chce troszeczkę spoiwa włożyć na ziemię leszczyńską, który chce trochę pokazać różnych smaków, bo zwiedził chłopak kawał kuli ziemskiej i chciałbym pokazać troszkę z każdej części pewny element, który zapadnie Państwu w pamięć, ale nie chcę rozmawiać o żużlu bardzo stricte, nie chcę mówić o tym wprost. Najlepiej wypoczywa się, jak to mówi Adam, wtedy, kiedy nie mówi się o tym, co się na co dzień robi. Czyli jeżeli wymyśla Winton Marsalis nowe frazy na trąbce, to robi to w sklepie spożywczym po to, żeby się delikatnie odkurzyć, żeby rozmasować erotycznie mózgownicę, bo wtedy ma świeży pomysł na sztukę. Tak samo żużlowcy, którzy też są artystami, którzy uprawiają sport ekstremalny, lubią się zakradać za kamarki takie, które są nieznane szeremu zjadaczowi chleba, ale dzięki temu powstaje piękny produkt. I dziś z pewnością będzie fajny kawałek poświęcony muzie, a skoro o muzyce mówimy, to będzie piękny koncert, ale zanim koncert, pora na kapitalny fragment muzyki, którą Skóra zaczynała z tego czasu walkę. Kim są ci dwaj uroczy dżentelmeni, którzy normalnie powinni zakupić wyjściówkę i kupić bilet na koncert, które są posłuchać dobrej muzyki, tymczasem weszli bez zaproszeń. Ja dostałem zaproszenie od Adama. Skóra, jak to? W której kieszeni to masz? To było takie zaproszenie z ostatniej chwili, gdyż w planach był dzisiaj właśnie koncert i troszeczkę takiego oderwania się od tej naszej rzeczywistości, ale tak jak tu powiedziałeś, korzystając z okazji, znalazłem takie ostatnie zaproszenie i wręczyłem je prezesowi, z czego bardzo się cieszę, że je przyjął. Ale Józef, nawet takie odręcznie napisane zaproszenia dla ciebie mają wagę? Mają dużą wagę, bo taki był jakiś komentarz do tego zaproszenia, że jeżeli dzisiaj tu nie przyjdę, to mogę coś stracić, bo jest ostatnia sekunda i dlatego tu się znalazłem. Coś bardzo cennego. Skóra, co to może być cennego? Ty możesz wnieść muzykę, możesz wnieść powód, fantazję, fruwanie dalekiego sztampu, ale tak dokładnie przekładając na papier, to co to może być? No ja miałem do czynienia z prezesem i pozostaje mi ufać, że prezes wie, co mówi. Miejmy nadzieję, że po sezonie razem będziemy wiedzieć, co było do stracenia, a co właśnie zyskaliśmy. Józef, Spidły to jest spot, gdzie lokalne wartości są szalenie istotne. Stąd pomysł na Adama Skórnickiego, żeby w przerwie między wyścigami przygrywał pięknie na gitarze, grał surubeczki, wtedy będzie dźwigał cały zespół do góry? Adam jest leszczyniakiem i trzeba wrócić do Leszna. Skóra, to co by ten inkaust i atrament nie zasekł, zapraszam do krzesełek. Właśnie korzystając z okazji, że ugięły mi się nogi i po tym, co prezes powiedział, to usiądziemy na chwilę. Adam, witamy w Lesznie i mam nadzieję, że długo zagrzejesz miejsce tutaj, dlatego, że fajnie jest, a może to będzie jedyna drużyna, gdzie pojadą tylko i wyłącznie Polacy w polskiej lidze. Bo jeżeli jeden z drugim młodzieżowców dopasuje się, to będziemy mieli 100% polską drużynę. Adam,
wszystkiego dobrego, powodzenia i samych trójek. Skóra, bez ludzi, którzy cię wspierają w trudnych chwilach, nie można myśleć o tym, żeby ta lokomotywa się rozpędzała i kolejne eleganckie tory przemierzała. Słówko o nich. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłem podpisać kontrakt z Unią Leszno, że taki dar jeszcze dla mnie się stworzył. Co roku miałem nadzieję, że jeszcze jest dla mnie ta szansa powrotu do Unii Leszno. Ale kiedy zacząłem jeździć w Poznaniu, już myślałem, że po prostu to już jest ta moja przystań i tam ta moja kariera dobiegnie końca. Ale jak wielu ludzi w Lesznie i tutaj tych na sali wiedzą, jak bardzo blisko jest Unia Leszno, bliska mojemu sercu. Cieszę się, że jeszcze stworzyła się taka sytuacja i będę chciał ją wykorzystać jak najlepiej. Potrafię się udowodnić, że naprawdę potrafię ścigać się na smoku, nie tylko w jednych zawodach, ale w całym sezonie lub jeżeli te dary głosu będą się do mnie uśmiechać, to w całych sezonach i te moje odejście i te powroty, mam nadzieję, że to będzie ten najpiękniejszy i wyjdzie on na dobre i dla mnie i dla klubu. A wam życzę przede wszystkim miłych wrażeń dzisiaj podczas całego sezonu. Również korzystając z okazji, że mam tutaj, mogę być na wysokości, chciałbym też podziękować tym ludziom, którzy od wielu lat są ze mną cały czas, wspomagali mnie, jak jeździłem w Unii Leszno, wspomagali mnie, gdy jeździłem w innych klubach i chciałbym tutaj bardzo serdecznie im podziękować. Panie i panowie, pozwólcie, że ja krótkie ostatnie słowo. Adamie, tak jak była krótka nasza rozmowa, to ja tobie przyrzekam krótko. Dołożę wszelkich starań, aby twój sprzęt chodził lepiej jak szwajcarski zegarek, a jeżeli udało nam się to z twoim kolegą, bo że jesteście z Damianem w jednakowym wieku w zeszłym roku, czy na przełomie tego roku, uda nam się 100% po prostu z tobą, Adamie. Jeszcze raz, samych trójek. Drodzy Państwo, dziennikarze i reporterzy będą mieli szansę na to, żeby dokładnie przepytać Adama Skurwińskiego nie tylko w kontekście jego przeszłości sportowej, ale również tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, ale to dopiero po drugiej części koncertu. Właśnie, za chwilę zespół, wtedy kiedy Adam chodził i marzył o tym, żeby umyć fury motocykle Wielkich Gwiazd Leszczyńskiej Unii, to ten zespół wtedy rozkwitał i miał naprawdę świetne kawałki. Dzisiaj zobaczą Państwo znakomitego, jak zawsze, Jarego w odcieniu z grupą Ekscesa, więc troszeczkę pięknych klimatów muzycznych, które są bliskie skórze, prawda? Jak najbardziej, bo sam pamiętam, kiedy mój brat obecny tutaj na środku był takim moim mentorem muzycznym, jego kolekcji był właśnie zawsze oddział zamknięty, a ja z racji na mój wiek, jaki wtedy miałem, to moim ulubionym utworem była Biedronka. Akurat zasłony i kotary są tak, że Biedronka ma po czym chodzić. Idealna sceneria, jeśli chodzi o te klimaty. Drodzy Państwo, dziękujemy ślicznie, życzymy pięknej zabawy. Jarek, informacja, Ekscess, Motocykl Mają Głos. Dziękujemy. Czuję się już troszeczkę lepiej. Na początku troszeczkę mnie to wszystko przygniotło. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Często się to zdarza, kiedy mówię o Unii Leszno, że w gardle się niestety robi kluseczka. Ale teraz dochodzi do mnie ta wiadomość i jeszcze raz chciałbym się z wami podzielić tą moją radością, jaką ma niesamowita sprawa się stworzyła.
Duże brawo, bo drodzy Państwo, nie tylko tu właśnie, ale wszędzie na całym świecie, tam gdzie są sporty ekstremalne, gdzie mieszkają ludzie oderwani od sztampy, delikatnie, jak to mawiają koledzy z Australii, Davey Watt i jego brygada, mają delikatnego, pozytywnego świra w głowie, ale tacy ludzie budują świat, bo dzięki takim ludziom jak Skóra, ten świat idzie w dobrą stronę. Bo pamiętajcie o jednej rzeczy. Zoro i Skórnicki są najbardziej pożądanymi postaciami w tym świadku. Dlaczego? Dlatego, że oni potrafią oderwać kobiety od smażenia jajecznicy w domu i powiedzieć, patrzcie, to jest gość, który robi cudowne rzeczy. I dla takich gości jak Skóra i Zoro istnieje Spirul. Drodzy Państwo, pozwolimy sobie zaprosić do grono. Zaczynając od Aleksandra Pieprzyka i Eugeniusza Matyjasa. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Eugeniuszowi Matyjasowi za to, że od wielu lat też zawsze stara się mi pomagać. Kiedy przyjechałem do Leszna z moich rodzinnych Dusznik, małej wsi, nie za bardzo miałem, oprócz stadionu, gdzie tutaj i rodziny, babci, nie za bardzo miałem gdzie zawitać. Rodzina państwa Matyjasu była pierwszą taką rodziną, którą odwiedziłem w domu. Miałem okazję smakować przepysznych obiadków pani Grażynki i chciałbym z tego miejsca podziękować bardzo panu Eugeniuszowi za to, że zawsze o mnie pamięta, zawsze stara mi się pomagać. Również Wojtkowi wielkie dzięki. Wczoraj z Wojtkiem miałem okazję być w Krakowie, obowiązki mnie wzywały, już myślałem, że nie zdążymy tutaj się stawić, ale Wojtek dzielnie trzymał kółko w rękach i dojechaliśmy na czas, także dziękuję bardzo, a także całej tej grupie, którą pan Eugeniusz zorganizował, która wypełniła tą salę, bo szkoda by było siedzieć w taki dzień przy pustej sali. Drodzy Państwo, Leszek Kaszuba, Skóra, kilka słów. No to jest właśnie też, to są wszyscy ci ludzie, których pan Eugeniusz zna i chciałbym też podziękować za przybycie dzisiejszego dnia, życząc miłej zabawy, żebyśmy myśleli o tym wszystkim, co dobre, żebyśmy dobrze się bawili i ten następny tydzień, pomimo tych mrozów, które mamy, był dla nas dobry. A ja naprawdę muszę Państwu podziękować, bo zrobiłem się po prostu mokry już. Tych emocji dla mnie dzisiaj naprawdę wystarczy. Ja jednak zostanę tak z tyłu i będę cieszył się tą wspaniałą muzykę, którą mam dzisiaj też okazję się ratować. Dziękuję wszystkim bardzo i zapraszam do dalszego słuchania. Drodzy Państwo, to jeszcze, żeby się stało wszystkim, zależy rzeczywiście ubezpieczenia. Przedstawiciel tej firmy ubezpieczeniowej Concordia Polska, Elżbieta Czerwonogóra, szacunek ogromny, duże brawa, Andrzej Radziński, Andy Wilma, kolejny przyjaciel, który zawsze pamięta o tym, że warto wspierać ludzi o dużym sercu, Karol Babisiak, ukłony również, Zbigniew i Sylwia Sadowscy, gorące brawa, Mieczysław Strzelczyk, ukłony. Wilma Maliniak, Rafał Micek, arcymistrz, szef Bratewkę. I Skóra będzie pamiętał takiego gościa. Słuchajcie, na 15-leciu Adama, jak jeździł na Golęcinie, pojawił się taki gość i mówi, ja tu wam zrobię taką zadymę, że wszyscy wam pamiętają aż po egipskie czasy faraonów. Perez, gorące brawa, Perez, jeszcze, widzieliśmy się. Oczywiście człowiek, który jest ze mną od wielu lat i poświęca swój czas i nawet kiedy go nie ma, zawsze dla mnie go znajdzie. Chciałbym Ci podziękować bardzo Darkowi Berczykowi, Belerowi, który się to wszystko dla nas dzisiaj zrobił. Dziękuję bardzo. Darek, to prawdziwy i wielki mistrz, człowiek, który zawsze dogląda, wspiera Adama Skórnickiego.